Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam sposób na zarobek na naklejkach Renegades. Jak możecie wiedzieć albo i nie, kilka dni temu skład drużyny Renegades został przyjęty przez powracającą na scenę CSGO po prawie 2 latach przerwy drużynę 100 Thieves. Z racji na to wydarzenie polecam wam zainwestować w naklejki z logiem Renegades oraz w szczególności autografy zawodników, których już w tej formacji nie zobaczymy. Ilość naklejek danego zawodnika będzie bardzo mocno ograniczona, gdyż fani, których Renegades z pewnością posiada dużo, będą musieli zadowolić się tym, co jest dostępne na rynku Steam. Ja w szczególności polecam wam inwestować w dowolne naklejki gratis Factiona, gdyż on i jego piękny wąsik byli zdecydowanie znakiem rozpoznawczym drużyny Renegades. Pod względem kosmetycznym świetnie prezentują się również naklejki Liaza. Wracając do naklejek drużynowych, inwestycja w dowolne naklejki z logiem Renegades może okazać się bardzo opłacalna, gdyż sama organizacja potwierdziła, że z pewnością nie jest ich to ostatni skład w CSGO i już niedługo wrócą do nas z czymś niesamowitym, więc zakładając, że organizacji uda się zatrudnić topowych i rozpoznawanych zawodników ze sceny CS-a, ilość fanów tejże formacji może bardzo mocno się zwiększyć, a co za tym idzie, duża ilość osób będzie chciała sobie sprawić ich naklejkę. Aktualnie ceny większości naklejek związanych z Renegades poszły lekko do góry, więc to tylko pokazuje, że community danej formacji obok takiej wiadomości nie przechodzi obojętnie. No i co, to by było na tyle, możecie dać znać, co sądzicie o powrocie 100 Thieves na scenę CSGO i czy z tym składem uda mi się coś osiągnąć. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.